nie ukrywajmy, ten program będzie porównywany chociażby do programu stacji flagowego, do tej pory Hotelu Paradise, w którym też dużo rzeczy się dzieje. Ty też poniekąd będziesz porównywana do prezenterek. Nie można ukrywać, jak zaczęłaś publikować materiały, że będziesz prowadzącą, jak się już ogłoszono oficjalnie, że ty będziesz prowadzącą. Pojawiły się twoje nagrania z panem lektorem, to wszyscy mówili, o kurczę, czy to jest nowa prowadząca Hotelu Paradise, czy to jest nowy program, o co chodzi. Więc czy ty się boisz tych porównań, czy masz taką pewność, że ten program jest na tyle wyjątkowy, że on podbije serca widzów? Ten program jest na tyle wyjątkowy, ale ten program jest przede wszystkim inny i to też jest fajne, że widzowie... A rozumiem, że oglądałaś tak wcześniej? Właśnie oglądałam, to była pierwsza edycja Hotelu Paradise, bo była wtedy niestety nieszczęśnie pandemia i większość z nas miała wtedy lockdown, więc to też była fajna forma rozrywki i sama oglądałam, pamiętam, Hotel Paradise wtedy kilka odcinków. I stąd wiem, że ten program jest inny, bo jest tutaj dużo różnic i to też myślę będzie fajne dla widza, żeby właśnie zobaczyć, że jednak możemy uspokoić, że Hotel Paradise będzie, więc widzowie będą mieli dwa programy różne od siebie i będą mogli doznać tej rozrywki na dwa różne sposoby. Czy boję się porównań? Liczyłam się z tym, że mogą być jakieś porównania. Liczę się z tym nadal, bo po emisji może tak być. Chociaż jestem spokojna raczej, myślę, że kiedy już widzowie zobaczą pierwsze odcinki, już będą widzieli, że nie trzeba porównywać, że każdy jest tak inny. Naprawdę, ja też sama siebie nie porównuję, na nikim się nie wzoruję, nikogo nie podpatruję. Właśnie bardzo mi zależało, ponieważ jest to mój debiut. Miałam dwie możliwości, albo na kimś się wzorować i iść jakimś wcześniej wyznaczonym szlakiem, albo po prostu troszeczkę iść na żywioł. I wybrałam tę drugą drogę, myślę, że to się fantastycznie sprawdziło i też dało mi taki power do działania. I no myślę, że będzie fajnie.